Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable od zera i dziś bez przedłużania. Słuchajcie, szukamy Jacoba i oto jest. Jest dziadziuś, będziemy dziś kontynuować oczywiście zadanka z domkiem na drzewie. Mam nadzieję, że to jest jakiś odnośnik do tego, bo no tak naprawdę tu przyjechałam, bo widziałam tu wykrzyknik. Także dobra, lecimy. Mówisz, że chcesz się dowiedzieć, gdzie zaczyna się ukryta ścieżka przez Góry Szarej Rosy? Okej. Okay. Powiem ci wszystko, ale przysięgnij, że nikomu nie powtórzysz. Słuchajcie, to będzie do Epony! Okej, okay, wszystko zaczęło się z pomysłem mojego ojca. Miejsce, gdzie zaczyna się tajemna ścieżka, zostało zapisane na papierze, ale było to zbyt niepewne rozwiązanie. Spotkał on druida w Valedale i wraz z jego pomocą skonstruowali oni specjalny, magiczny kompas. Okej. Okay. Kompas pokazuje drogę do ukrytej ścieżki, ale tylko osoba, która zna i poprawnie wypowiada specjalne zdanie, aktywuje magiczne, stare kamienie milowe, które strzegą drogi. Całkiem sprytne, chociaż czasami uciążliwe. Kompas ustrzegli zawsze najstarsi w naszej rodzinie. Oznacza to, że to ja sprawuję nad nimi pieczę. Szkoda, że ktoś wyrzucił kompas. Co? Właściwie nie jest zgubiony. Właściwie to niestety... Dlaczego go nie mam? Nie za bardzo chcę o tym mówić. Nie bądź taka zmartwiona, Lovisa. Okej, okay, powiem ci wszystko, ale obiecaj się nie śmiać. Hannibal i Aleksander pożyczyli go ode mnie kilka tygodni temu. Myślałem, że chcą go tylko obejrzeć, ale wygląda na to, że mieli oni całkowicie inny pomysł. Powinienem od razu zorientować się, że planują coś złego. Schowali go gdzieś i myśleli, że zacznę za nimi biegać. Wspaniały pomysł. Ale zanim miałem szansę się z nimi rozprawić, przepyszna kolacja Idun była już gotowa. A jak wiesz, nie lubi ona czekać. Bliźniacy uciekli do domu i zapomnieli, gdzie zostawili kompas. Szukałem i szukałem, ale zniknął jak kamień w wodę. Musieli ukryć go w jakiejś piekielnie dobrej kryjówce, której ja w żadnym wypadku nie mogę zlokalizować. Poza tym minęły wieki, odkąd ktoś rzeczywiście go potrzebował. Sekretna ścieżka została zapomniana, jednak wygląda na to, że najwyższa pora na ponowne odnalezienie i użycie kompasu. Może ty będziesz miała więcej szczęścia, Lovisa? Zapytaj bliźniaków, czy powiedzą ci, gdzie schowali kompas. Być może będą chcieli opowiedzieć, skoro to ty będziesz pytać. Okej, okay, no to co, jedziemy. Tak ogólnie to się zastanawiam, jak bardzo wprowadziłam ludzi w błąd, którzy tutaj przyszli na sam początek odcinka. No i teraz robimy zadania do Epony. Kurczę, piszcie Epona! Kto dotrwał do tego momentu w odcinku, niech pisze Epona, zobaczymy, kto ogląda uważnie i kto jest ciekawy, co będzie dalej. Dobra, lecimy. Hannibal. Pobawisz się, Lovisa? Proszę? Kompas? Stary kompas dziadka? Ha! Ten, który ukryliśmy tak dobrze, musisz go znaleźć. Ha, ha. Kompas jest ukryty w super tajnej kryjówce. Nigdy ci nie powiemy, gdzie się znajduje. Ale chcemy zjeść coś słodkiego. Jeśli nie dostaniemy słodyczy, nic nie powiemy. Ale nie mów nic mamie. Będzie wtedy bardzo zła. Gdzie znajdziesz słodycze? Tata Angus zazwyczaj ma ze sobą coś słodkiego. Może dostaniesz coś od niego? Pośpiesz się. W przeciwnym razie możemy zapomnieć, gdzie jest kompas. Okej. Okay. Nie lubię tych dzieci. Hej, Lovisa, jak mogę ci pomóc? Słodycze dla bliźniaków? Nie, nie, oni mają cały czas dostawać... Nie mogą oni cały czas dostawać słodkości, przepraszam. Ostatnie, co potrzebują, to cukier. No, zgadzam się. Dlaczego chcesz dać bliźniakom słodycze, Lovisa? Wiesz przecież, że nie jest to zdrowe. Mówisz, że chcesz im je dać, ponieważ mają ci pomóc z czymś super ważnym? Ciekawe. Jeśli chcą dostać cukierki, dostaną je specjalnie pieprzne słodycze Angusa. Lovisa, na naszych polach rośnie masa pieprznych papryczek, których kwiaty są naprawdę bardzo, bardzo pikantne. Ogólnie są nieszkodliwe i używa się ich w różnych przyprawach, ale nie jako składnik słodyczy czy cukierków. Zbierz pieprz, żebyśmy mogli dać bliźniakom do spróbowania specjalnych cukierków, którego smaku na pewno nie zapomną. Których smaku tam chyba powinno być? No ale dobrze. No ale dobrze, czekajcie, gdzie ja tutaj mam jechać? Czy to będzie na tym polu obok? Tu są dwa miejsca zaznaczone, także nie wiem. Dobra, będziemy szukać. No co, no będziemy szukać.
O, tu są, dobra. Wow, 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 wow. Okej, otworzę. Albo nie. Jak nas tu zrespiło, to przeskoczę. No nie! Dobra, otworzę, no. Jak już muszę. Okej, konie, możecie uciekać. Jesteście wolne. 4 tylko. Pieprzna papryczka. Fajnie, że to rośnie ogólnie tutaj, gdzie konie mogą to sobie zjeść. No nie? Bo to zdrowe bardzo. Wow. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jedź, 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 jedź. Okej. Ciekawa jestem, czy ktoś kiedyś pojechał tam dalej, żeby je zebrać. Oj, pewnie istnieje taka legenda, że tak. W ogóle dziś wzięłam magiczniaka na zadania, dlatego że wy często mówicie: ej, ciągle jeździsz na tych kucach, zmień konia. No dobra, niech wam będzie. Dobrze, teraz zrobimy słodycze z pieprzem. Proszę bardzo, to 2 patyki zanurzone w pieprzu. Aha. To da bliźniakom nauczkę i nie będą myśleli o niczym innym. Powiedz im... Okej, co tu się dzieje? Dlaczego się tak zacina? Halo, halo, halo. Okej, wybaczcie cięcie, musiałam zmienić program, którym nagrywam. No i co? Powiedz im, że jeśli ci nie pomogą, wszystkie słodycze, które ode mnie dostaną, będą tak smakowały. Okej, ale tak generalnie to mi się wydaje, że on nas nie lubił wcześniej, więc nie wiem, co się stało. Słodycze, cudownie! Mniam, mlask, mlask. Am, piecze, to pali! Piecze wody, muszę się napić wody! Proszę, Lovisa, daj mi wodę! Przysięgam, że powiem ci, gdzie jest kompas, jeśli dasz mi wody! Piecze! Weź to wiaderko, napełnij je przy pompie z wodą. Pośpiesz się, zaraz wypali mi usta. Ła! Generalnie ja wam powiem, że nie zrobiłabym czegoś takiego. No ale dobra. Dobrze, że mogę to zrobić z siodła. Że nie muszę schodzić. Masz tą wodę. Gul, gul. Gul, gul, gul. Ach, lepiej. Z tego, co słyszałam, jak się napije wody ktoś właśnie, kogo piecze, no to wtedy jest jeszcze gorzej. Najlepiej jest napić się mleka. Nie wiem, no koń! Jejku, ta gra mnie totalnie dziś nie słucha, naprawdę. Dobra, to nie było miłe, Lovisa, ale wygrałaś. Właściwie było to całkiem fajowe. Nigdy nie pomyśleliśmy, że możesz dać komuś słodycze z pieprzem. Powtórzmy to z dziadkiem jutro. Okej, kompas? Nie mam pojęcia, gdzie może być. Ukryliśmy go w jakimś super fajnym miejscu. Jest tak dobre, że sami nie pamiętamy. Czy coś sobie przypominam? Było to na pewno gdzieś na górze. Teraz pamiętam. Jest w jednym z silosów. Ale musisz poszukać go sama. Ja zacznę zbierać pieprz. Podziękuj tacie za radę. Do zobaczenia. Którym z silosów? Czyli co? Możemy tutaj wejść gdzieś? Czy coś? Ja nie wiem, naprawdę. No dobra, zobaczymy. Może coś tu będzie, no. Tu jest coś. Poszukiwanie. Nic tu nie znalazłam, ale wiem, że tam jest jeszcze właśnie ta lina, żeby pójść do góry. Okej, czy tu coś jest? O, można tu przeszukać dość sporo rzeczy, więc spoko. Ciekawe, że tu widać... Wow, 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 patrzcie, zamek, o jacie, ale to musi być wysoko, naprawdę, nigdy się tu jakby, no, nie przyglądałam. Okej, dobra, koniec tego. Nie znalazłaś nic interesującego, okej. A, czyli to będzie w tym drugim silosie. No dobra, mogłam się tego spodziewać, że to nie będzie tak łatwe. Okej. Chodź, koniku, jedziemy tam na dół, na dół, na dół, na dół. Na dół czy to tutaj, zaraz obok? Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie tam obok Jaspera w tej chwili, ale nie dam sobie uciąć głowy. Tamten silos. Tak czy nie, tak czy nie? Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam zadań, które właśnie tam prowadzą.
do tej Epony. I nie wiem, czy to jest na pewno to, ale no ale. Wydaje mi się, że tak, bo skoro ten kompas szukają do tej właśnie sekretnej drogi, no to raczej tak. I jak ja mam tam wejść? A, tutaj, dobra. Nie widziałam tego wejścia. Idź. Okidoki. Czy tu coś będzie? Pewnie nie, będzie trzeba wejść na górę. Tak myślałam. SSO takie przewidywalne. Dobra. Zgaduję, że to będzie tutaj. Bo jest najdalej. Jak zgadnę, to wow. No, tak myślałam. Jej, brawo dla mnie. A stąd jaki jest widok? O, troszeczkę gorszy już. Już mniej widać, ale okej. Dobra. Ciekawe, co on nam teraz powie, jak już to znaleźliśmy. Jestem ciekawa. A, od razu do niego tutaj podejdziemy. Słuchaj, dziadek, mam to! Luisa, znalazłaś kompas? Jak dobrze, gdzie bliźniacy go ukryli? Na górze silosu, przecież wiedzą, że dzieci w ogóle nie mogą tam przebywać. Doprowadzę wszystko do porządku, niech tylko się rozmówię z tymi małymi diabłami. Jednak najpierw pokażę ci jak funkcjonuje kompas. Okej. Tak, Luisa, kompas działa w następujący sposób. Weź go przed siebie i wypowiedz magiczne zaklęcie. O wdzięczny kompasie strażnik rodziny Goldspur prosi cię o wskazanie tamtej drogi. Uważam, że jest to trochę przesadzone, ale mój ojciec uwielbiał, kiedy pojawiała się dramaturgia i dlatego wymyślił to magiczne zdanie, a więc jest tak, jak jest. Kiedy wypowiesz magiczne zaklęcie, kompas pokaże ci właściwą drogę, którą powinnaś jechać dalej. Kiedy dojedziesz do miejsca wskazanego przez kompas, musisz wypowiedzieć kolejne magiczne zdanie. O magicznym kompasie strażnik rodziny Goldspur dotarł do celu. Kompas wskaże ci drogę do kolejnego magicznego kamienia, gdzie powtórzysz wszystko od nowa. Nie wiem, dlaczego kompas od razu nie zaprowadzi cię do ukrytego przejścia, ale mój ojciec był, jaki był. Okej. Rozumiesz, jak działa magiczny kompas? Dobrze. Powodzenia. Okej. Wow. Dobra, czekajcie, gdzie ja mam jechać? Tam, w tamtą stronę. Ale fajnie to wygląda! Wow! Okej, mam jechać tutaj. Dobra. nie wiem, czy dobrze jadę. Mam nadzieję, że tak. Dobra, teraz tutaj mnie jakoś tak prowadzi. Oj, nie wiem, czy dobrze. No, ale chyba tak. Wow. Dobrze? Jest! Okej, mamy tu magiczny kamień. Wow, gdzie jest kompas? Halo, kompas tutaj. Jej! Wow! Nie pamiętam tego. Co dzieje się z kompasem? Zaczął obracać się bardzo szybko, dookoła. O, złoty kompasie, strażnik rodziny Goldspur prosi cię o wskazanie tajemnej drogi. Igła kompasu zaczyna powoli się poruszać. Wskazuje nowe miejsce. Okej. Jak nowe? Gdzie mam? Ale to chyba tam na dół muszę zjechać. Wydaje mi się, że tak, że po prostu na dół ciągle mam jechać, bo no kurczę, tak to by było dziwnie wracać się, no nie? No i tam, w tamtą stronę. Tak będzie. Tak będzie! Oby. O, widzicie? Jak jadę tutaj na wprost, to jest w miarę okej. Okay. Ciekawe, gdzie prowadzi ta droga. Ja nie wiem. Dobra, skręcam tu. Jej! Dotarło. Okej. Okay. Powiem wam, że no. Coś się dzieje z kompasem. Znowu zaczął obracać się szybko. O, złoty kompasie, strażnik rodziny Goldspur prosi cię o wskazanie tajemnej drogi. Okej, czyli teraz co? Wracamy? Jak to wracamy? No nie, no to chyba nie może być tutaj.
Nie wiem, aż dziwnie się czuję. Ten dźwięk jest taki, wiecie, przytłaczający. Muszę obrócić się, czy ktoś za mną nie stoi. O nie, 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 nie. Czekajcie, gdzie ja muszę jechać? No zobaczcie, wydaje mi się, że dobrze jechałam, a tu pokazuje mi, że jednak nie. Kompas mi świruje, halo! Naprawdę? Czy to tam na dole gdzieś? Okej, no to jak tam na dole, no to będziemy musieli tam po prostu zjechać jakoś na dół, tylko jak? Piesku, jesteś tu w domu, chronisz mnie? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak jakiś dziwny dźwięk się pojawia w grach, to ja zawsze mam takie dziwne wrażenie, że ktoś za mną stoi i generalnie muszę to zawsze sprawdzić. Dobra, okej, tutaj nie da rady wjechać. A myślałam, że się uda, no bo podejrzewam, że to jest gdzieś tam na dole. A jak tam wjechać? Tutaj. Tutaj. Okej, chyba dałam radę. Dobra. A jak to nie tu? Okej, jest. Dobra. Powiem wam, że jak na grę dla dzieci, to potrafi przestraszyć nawet osobę dorosłą. Pomijając fakt, że nagrywam to, słuchajcie, o drugiej nocy. Okej, coś się dzieje z tym kompasem. Zaczął obracać się bardzo szybko dookoła. To znaczy o drugiej w nocy jakby dogrywam, bo niestety głos nie zdążył się nagrać i wiecie. Okej, proszę o wskazanie. Dobra. Gdzie teraz? Podejrzewam, że nie tutaj. Kurczę, to jest trudne. To jest trudne. Podejrzewam, że jadę źle, bo... Chociaż... Tu jest wyjście z tego dołka. Dobra, no zobaczymy. Tylko ciekawe, czemu to tak naokoło dziwacznie jakoś prowadzi. Przecież tu byliśmy, no nie? Wow! Okej. Dobra, ja mam nadzieję, że kurczę, dobrze mnie to prowadzi, że ja jadę dobrze. Póki co szło okej. O, jest! Dobra, mamy ten kamulec. Ciekawe, ile takich kamulców jeszcze przed nami. Jakby nie mogło od razu nas zaprowadzić w sumie, nie? Okej. Dobra, znowu się zaczął obracać. Dobra. Teraz tutaj. Chyba. Mam nadzieję, że tutaj. To buczenie, wiecie, ja mam słuchawki i to strasznie przeszkadza. Jest, to jest chyba to wejście, tak mi się wydaje. Tu albo właśnie gdzieś niedaleko. Tak mi się coś kojarzy, tutaj te krzaki i tak dalej. No właśnie, 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 właśnie. Kompas przestał się poruszać. Musisz być na mecie. Za krzakami i gałęziami widzisz początek tajemnego przejścia. Wygląda, że jest całkowicie zarośnięte, ale jesteś pewna, że to miejsce jest początkiem przejścia przez góry Szarej Rosy. Znalazłaś sekretne przejście. Możesz sobie pogratulować i poklepać się po ramieniu za kawał dobrej roboty. Nadszedł czas, aby wrócić do Hermana z dobrymi wiadomościami. Jej! Jej! Dobra, czyli tak jak myślałam, to będzie tutaj powiązane z Eponą. Hurra! Dobra, kochani, to ja tutaj utnę nagranie i widzimy się już na miejscu Hermana. Okej, moi drodzy.
Jesteśmy u Hermana, także Herman. Hej, Lovisa, jak leci? Znalazłaś sekretne przejście? Fantastyczne wiadomości! Dobra robota, wkrótce możemy wyruszyć do Epony. Jej, a czemu wkrótce, a nie teraz? O co chodzi? Czy ja coś? Nie wiem, o czymś nie wiem. No wydaje mi się, że nic tu nie ma. Pewnie będzie tak, że to na następny dzień albo cały czas będzie potrzeba jakichś reputacji, tak? No nie, ja już się tak cieszyłam. Kurde, blaszka, no. No okej, okay, tu wszystko to nie jest stąd. No niestety. Słuchajcie, niestety, no. Ale co, ten kompas będzie mi tak towarzyszył przez cały czas? A jakbym pojechała za jego śladem, to gdzie on mnie zaprowadzi? Chyba do tego wejścia, tak? No ale na razie nie mogę tam pojechać. No nie, to jest takie kurcze, że nie mogę nic zrobić tak naprawdę, no. Wiecie, co chodzi? Chciałabym, a nie mogę. Dobra, okej, okay, no to skoro tam powiedzieli, że jeszcze nie można, to może wy możecie mi tutaj dać jakieś podpowiedzi w komentarzach, dlaczego tak jest. Czy wy też tak mieliście? Czy to jest normalne? A ja tu skoczę do tej dziewuszki, co miała zrobić te nadruki na koszulkę, bo z tego, co pamiętam, ona je miała zrobić jakoś na dniach. Czyli tam miał być na następny dzień zadanko, czy coś takiego. No i skończę to zadanko przy okazji. Okej. Okay. Proszę bardzo, koszulki są wreszcie skończone i są naprawdę zajefajne. Tak fajne, że zatrzymam jedną dla siebie. Myślę, że Zed zgodzi się ze mną. Może któregoś dnia będziesz nosić którąś z nich? To koniec mojego udziału. Mam nadzieję, że Ty i Zed jesteście zadowoleni z tych koszulek. Przynajmniej ja jestem. Było przyjemnością pomagać Waszej dwójce. Proszę powiedz mi, jeśli będziesz potrzebowała jakiejkolwiek pomocy w przyszłości. Jestem gdzieś tutaj. Pa, dziewczyno! Pa, dziewczyno. No dobra, no to tak. Tutaj jest wszystko porobione. Lecę do góry oddać mu te koszulki. No i w sumie będziemy kończyć odcinek. Ja naprawdę jestem zawiedziona, bo ja miałam nadzieję, że z tym kompasem, no tego samego dnia jeszcze będę mogła w końcu odwiedzić tą Eponę, a tu nie, no. Strasznie się zawiodłam. No i nie wiem, co teraz z tym kompasem. Będzie tak cały czas mnie tam przekierowywał. To jest troszeczkę uprzykrzające. Ładnie to wygląda, ale uprzykrzające to jest. Taki kompas mógłby być generalnie, jak się robi jakieś zadanka właśnie, żeby nas zaprowadzić do jakiegoś miejsca. Byłoby to bardzo fajne i o wiele, wiele łatwiejsze. Gdzie jadę? Gdzie ja jadę? Halo, 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 zagadałam się. Właśnie dlatego w większości ucinam wszystko to, czego nie musicie oglądać, czyli jazdę, bo wtedy, gdybym tak się rozgadywała, to pewnie zajmowałyby odcinki po parę godzin. Okej. Okay. Masz je ze sobą? Wow, są fantastyczne, naprawdę spoko. Sprzedanie ich nie będzie trudne, dzieciaki oszaleją na ich punkcie. Daisy jest naprawdę dobra w swojej pracy. Kiedy wrócę do domu, przytulę ją na pewno mocno. Nie zostało dużo do zrobienia, Lovisa. Mam tylko jedną rzecz, przy której potrzebuję Twojej pomocy. Widzisz, współpracujemy z fajnymi zespołami i artystami. Chcieliby, żebyśmy rozwiesili plakaty, więc pomyślałem, że byłoby fajnie usytuować je za sklepem. To będzie ekstra. Tu jest kilka plakatów dla Ciebie do rozwieszenia. Po prostu krzyknij, kiedy skończysz. Jej, dostanę koszulkę. Wow, okej. Okay. Dość sporo punktów tutaj też dostanę, więc niedługo 16 poziom, bardzo się cieszę. I może to jest to, że nie mogę zrobić tych zadań z Eponą, co? Że to wiecie, ten poziom może jakoś mnie ogranicza. No nie wiem, bo generalnie te poziomy bardzo szybko mi wbiły tym razem. I to jest też takie, nie no, genialny pomysł z tymi plakatami za beczką, na pewno wszyscy je zobaczą. No. Jak ja mam to zrobić, przepraszam, niby? Okej, okay, nie wiem. Dobra, mam tu. No i jeszcze jeden. Jak? Aha, tutaj jest, dobra. Okej. Okay. To wygląda jak Misfits. Możecie sobie zobaczyć Misfits zespół. Kiedyś bardzo, bardzo go słuchałam. Zresztą do tej pory jestem fanką, ale już nie słucham ich tak często.
gotowa, super, wyszło to naprawdę dobrze, jestem naprawdę szczęśliwy, nie wiem jak Ci dziękować, dziewczyno. Wszystko jest teraz gotowe i sklep został otwarty, oto jedna z najfajniejszych koszulek, jako nagroda, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jej! To nie, o to jest to, bardzo fajna jest, tylko szkoda, że kontrola, no to od razu zobaczymy, co tutaj mają, no. Okej, okay, a Ty rozumiem, na wybiegu jesteś, dobrze. Mamy sukienkę, znaczy sukienkę, spódniczkę. No tak, generalnie to jakby tak się ubrać. Ten kask jest fajny, zawsze mi się podobał. Tu mamy dla konia taki właśnie zestaw ognisty. O, to jest bardzo fajne, ale szkoda, że... O, tu jest jazda 8, kontrola 1. No, to jest takie całkiem znośne, to jest naprawdę fajne. To jest genialne, naprawdę, ale zobaczcie, jakie statystyki, ale wygląda świetnie. No dobra, więc co, to by było na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Trzymajcie kciuki, żebyśmy w następnym odcinku wbili już poziom na jakichś zadankach. Także raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!